Na tej wystawie pokazujemy najnowsze pastele artysty z roku 2016, ale jak powiedziałem, to są już nie tylko czyste pastele, bo tu już też jest ingerencja takiego stempla linorytowego, można powiedzieć. I poprzez to one zyskują jakąś taką przestrzeń, bo w głębi jest rysunek odręczny, a na wierzchu jest jak gdyby dodany druk graficzny. I to jest taka jedna część wystawy, tutaj wyraźnie oddzielona na panelach, a po drugiej stronie są linoryty, czyli to, czym się też zajmuję od bardzo dawna. To są linoryty wielkoformatowe, pochodzące z ostatnich kilku lat i takie być może najbardziej reprezentatywne dla jego twórczości w tej chwili. To są abstrakcyjne prace, aczkolwiek artysta, który jakieś ma też takie zacięcie literackie, można powiedzieć, i bardzo często daje różne zaskakujące tytuły i te tytuły odsyłają jednak jakimś innym rzeczom, takim bardziej realnym po prostu. To jest, jeśli chodzi o formę plastyczną, właściwie jest to czysta abstrakcja, natomiast gdzieś jest sugestia jakaś przedmiotowości po prostu, figuratywności, przedmiotowości.